Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Ochrona Mienia. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Zdolność człowieka do oceny oraz rozpoznania zagrożeń stanowią najważniejszy i jak dotąd niezbywalny potencjał ochronny. Nie należy jednak lekceważyć roli wyposażenia technicznego pracowników ochrony fizycznej, które wspomaga i niejednokrotnie ułatwia wykonywanie trudnych i odpowiedzialnych zadań zawodowych. Zapoznaj się z umundurowaniem, wyposażeniem i uzbrojeniem, a także od czego zależą metody działania pracowników ochrony. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek oznaczyć pracowników ochrony w sposób jednolity, umożliwiający identyfikację pracownika oraz podmiotu zarządzającego. Różniący się od mundurów pozostających pod szczególną ochroną lub których wzory zostały wprowadzone na podstawie odrębnych przepisów np. policji, wojska. Pracowników ochrony można wyposażyć w środki przymusu bezpośredniego i broń palną oraz, w zależności od potrzeb, również w łączność bezprzewodową, kamizelki i hełmy kuloodporne, maski przeciwgazowe, latarki elektryczne, środki opatrunkowe, środki transportu, inne niezabronione prawnie elementy. Na uzbrojenie i wyposażenie pracowników ochrony znaczący wpływ mają. Przepisy prawa, rodzaj wykonywanych zadań, rodzaj i formy prowadzonej ochrony, charakter wykonywanej służby ochronnej. W rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 listopada 1998 roku w sprawie wewnętrznych służb ochrony legislator ustalił wzory jednolitego umundurowania dla pracowników wewnętrznych służb ochrony. Powszechnie stosowany jest ubiór służbowy. Spójrz, oto ubiór służbowy wewnętrznych służb ochrony, proponowany przez wspomniane wyżej rozporządzenie. Kurtka mundurowa krótka oraz spodnie o kroju prostym. Koszula z krótkimi rękawami oraz spódnica o kroju prostym. Koszula z krótkimi rękawami oraz spodnie o kroju prostym, wersja kolorystyczna bankowa. Kurtka zimowa trzy czwarte z podpinką oraz spodnie o kroju prostym. Kurtka zimowa trzyczwarte z podpinką oraz spodnie o kroju prostym. Wersja kolorystyczna bankowa. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.